Witajcie na moim kanale. Myślę, że po około miesięcznej przerwie. Przepraszam Was za to, ale byłam poza domem i zarówno dla Was, jak i dla mnie dzisiaj jest to pierwszy dzień, gdzie mam okazję zobaczyć swój ogród w sierpniu. Niestety przegapiłam wiele roślin, które kwitły w międzyczasie, ale myślę, że nadal jest wspaniale i wszystko jest nadal kolorowe. Trawa była przecinana i podlewana, nie miała więcej zabiegów, nie nawoziłam jej od lipca i możecie zobaczyć, że jest bardzo ładna i zieleniutka. Wertykulacja wiosną bardzo jej pomogła. Jeżówki, które się porozsiewały, oczywiście już kwitną, a tutaj możecie zobaczyć kolejne jeżówki, teraz one już mają 3 lata, a pod spodem nowe samosiejki, które w przyszłym roku będę rozsadzała w inne miejsca. Pomarańczowy kolor, który dodałam wiosną, nie bardzo się sprawdzał w porze wiosennej, natomiast teraz, kiedy już czujemy jesień w powietrzu, żółć dodaje, podkreśla tą porę roku, która się aktualnie zbliża. Podobnie żółte jeżówki też już wyglądają bardzo ładnie. W czerwcu, kiedy zaczynały kwitnąć, nie wyglądały one aż tak spektakularnie. Teraz ta żółć i ten pomarańcz oczywiście dodają takiego nastroju, kontrastu w moim ogrodzie. I jest to pora roku, właśnie koniec sierpnia, wrzesień, gdzie bardzo lubię pomarańczowy kolor. Pomyślcie o wszystkich porach roku, które mamy w momencie, kiedy sadzicie kwiaty w swoim ogrodzie, bo na przykład możecie lubić niebieski, różowy, tak jak ja tutaj w tym miejscu. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że te kolory cieszą nasze oczy czerwiec, lipiec, sierpień. Pod koniec sierpnia bardziej przemawiają do mnie kolory pomarańczowe, żółte i czerwone. Przejdźmy do kolejnej grządki, gdzie kwitnie hibiskus oraz hortensje. Grządka ta wygląda bardzo ładnie i słuchajcie, rozwiązał się mój problem z pustą przestrzenią. Po prawej stronie, za tym drzewkiem, które umarło, mam pustą przestrzeń, mówiłam Wam pod koniec czerwca, że nie wiem, co z nią zrobić. No i tak jak powiedziałam już wcześniej, problem się rozwiązał, ponieważ w tym miejscu za hibiskusem zrobiło się bardzo gęsto. Hibiskus się rozrósł, podobnie jak szałwia. I tam jest taka malutka hortensja, która w tym roku niewiele kwitnie. Poprzecinałam kwiatostany, zabrałam je do domu. Natomiast myślę, że to jest idealny kandydat, aby go przesadzić tutaj na prawo w moim ogrodzie. Nieraz wiosną nie warto jest za bardzo szaleć z kupnem nowych roślin, ponieważ w trakcie sezonu możemy zaobserwować, że w niektórych miejscach naszego ogrodu zrobiło się gęsto i będziemy musieli poprzesadzać rośliny. Dlatego warto mieć zawsze jakieś rezerwowe miejsce na takie okazy, które wymagają przesadzenia. Chciałam Was od razu przeprosić za te wszystkie chwasty, które widzicie na mojej grządce. Natomiast zaraz się będę brała za ich wyrywanie. Tak jak powiedziałam, nie było mnie miesiąc czasu, dlatego miały prawo oczywiście urosnąć. Donice z kwiatami. Nie inwestowałam zbytnio w kwiaty w donicach, ponieważ wiedziałam, że nie będzie mnie ponad miesiąc w domu, dlatego nie chciałam zostawiać tutaj, obciążać rodziny i sąsiadów moimi donicami. W związku z tym wsadziłam na przykład pelargonię w gruncie. I zobaczcie, doskonale się to sprawdziło. Moim zdaniem bardzo ładnie wyglądają na tej grządce. Oczywiście, gdyby nie chwasty. Z tyłu możecie zobaczyć laurowiśnie, które się zazieleniły. Oraz zobaczcie, jak ładnie wyglądają trawy w donicach na moim tarasie. Myślę, że to był świetny pomysł z mojej strony, że tutaj je wsadziłam. Zakrywają one troszeczkę ten murek, który już nie jest taki biały, taki ładny. Dodatkowo gabion, który jest pomiędzy trawami, jeszcze bardziej podkreśla urok traw. Ja bardzo lubię to rozwiązanie. Napiszcie mi poproszę w komentarzach, czy Wam też ono się podoba i chcielibyście coś takiego zastosować w swoim ogrodzie. Po lewej stronie zasłonka, którą zrobiłam parawan od drogi. No i hortensje, które wsadziłam, na początku były piękne, różowe, teraz już zmieniły swój kolor, są zielone. Troszeczkę słoneczko je przypaliło, ale myślę, że nadal wszystko wygląda ładnie. No i oczywiście chciałam Wam pokazać naszą aktorkę,
która już zauważyła, że coś dla Was nagrywam. Zaczęła się wkoło mnie kręcić pod nogami. Myślę, że czekała na swoje ujęcie. Proszę bardzo, Kicia. Wracając do moich roślin. Tutaj jest donica, którą mam przed tarasem. Kwiatki wymagają przecięcia. Dużo różowego, dużo białego. W tym roku postawiłam w swoim ogrodzie na biały, różowy, no i zielony kolor. I druga, troszeczkę wstydzę się ją pokazywać, pełno chwastów, ale chciałam zwrócić Waszą uwagę na bazylię. Popatrzcie, w międzyczasie bazylia była obcinana. Zaczęła się rozrastać na boki. Bardzo piękny krzaczek. Pamiętajcie o tym, żeby bazylię uszczykiwać, urywać. Dzięki temu zaczyna się ona rozrastać na boki i ma bardzo duże liście. No i z tyłu lawenda, która myślę, no jeszcze tydzień i będę ją przecinać. Co prawda kwiatostany są już zaschnięte, ale jeszcze wygląda ładnie w moim ogrodzie, dlatego postanowiłam, że nie będę jej obcinała. Poczekam jeszcze z tydzień. Dam sobie teraz ten czas na uporządkowanie mojego ogrodu po przerwie, na wyrywanie chwastów, odpoczynek i w przyszłym tygodniu wezmę się za wyrywanie lawendy. Dziękuję Wam bardzo, że byliście cierpliwi, że czekaliście na kolejne moje nagrania. Zapraszam Was na kolejne swoje filmiki. Do zobaczenia. Pa!